Dla mnie ikona to największa część mojego życia w tej chwili, ponieważ to jest moja praca, moja pasja. Ja nie wyobrażam sobie w tej chwili zajmowania się czymś innym niż ikony. Święty Boże, święty krepki, święty bezsmiertny, pomiluj nas. Święty Boże, święty krepki, święty bezsmiertny, pomiluj nas. Święty Boże, święty krepki. Najpierw rośnie drzewo. To najczęściej jest lipa. Potem się ją ścina i sezonuje przez parę lat. Ta lipa sobie leży na świeżym powietrzu i się sezonuje. Żeby zabezpieczyć deskę przed takim pękaniem posklejanych tych małych deseczek, wbija się jej z tyłu coś, co się nazywa szpongi, czyli z innego drewna takie kliny mocujące deskę. Potem taką deskę okleja się płótnem, u nas najczęściej gazą, i gruntuje zaprawą klejowo-kredową. Kilkanaście warstw. A następnie tą zaprawę wyciera się papierem ściernym aż do całkowitej gładkości. No i zaczyna malowanie od rysunku ikonograficznego, czyli linearnego rysunku całej postaci. Potem maluje ją przy użyciu farb temperowych. Tempery to farby na bazie emulsji. Emulsja jest robiona z żółtka jajka wymieszanego z winem białym. I to jest moja baza, którą ja mieszam z pigmentami. Mieszam ją z pigmentami naturalnymi. To są najczęściej ziemie, jakieś utarte skały, tlenki żelaza. Tam, co ciekawe, na ikonie się nakłada farby od najciemniejszych do najjaśniejszych. Tak samo twarz. Najpierw robię podkład z dwóch rodzajów ziemi. Jednej takiej oliwkowej i drugiej z żółtej ochry. I mam taką oliwkę i od tej oliwki przechodzę aż do najjaśniejszych części osoby. I dopiero na tym zaznaczam tam detale. Jest greckie słowo grafos, które oznacza pisanie i malowanie. Kiedy na wschodzie zaczęto tworzyć ikony, przyjęto, że słowo grafos będzie używane jako pisanie, ponieważ modlitwa, ikona to modlitwa, więc modlitwę należy pisać, a niekoniecznie malować. Tak naprawdę to jest to samo i spokojnie można mówić i pisać, i malować ikony. To jest tylko kalka właśnie z języka rosyjskiego w Polsce używana pisać. Przy malowaniu ikon zostały już dawno ustalone zasady. One są zebrane w takiej książce, która się nazywa Hermeneia. I od czasów Bizancjum konkretne postaci są przedstawiane w ten sam sposób. Wszystkie kolory w ikonach mają swoje znaczenie. Kolor na przykład błękitny jest kolorem niebios, zielony Ducha Świętego. I tak po kolei wszystkie kolory mają jakąś symbolikę przyjętą. Złoto jest przykład symbolem chwały niebieskiej i te ikony są na złocie albo złocone nie dlatego, żeby były droższe i fajniej wyglądały, ale dlatego, że one symbolizują rzeczywistość niebiańską, czyli tę rzeczywistość uwielbioną, taką w jakiej znajdziemy się w niebie, a nie tę naszą ziemską. To jest ciekawe w ikonie, że na niej się nie maluje realistycznego obrazu, nie patrzę sobie na modela i nie maluję tego, co mam namalować, tylko mam utarte formy. Mam konkretny kształt oka, konkretny kształt nosa i tak od stuleci powtarza się właśnie te kształty na ikonie. Nosa, oka, ust. I to jest pierwsza rzecz, której się musi nauczyć ikonograf, czyli konkretnych kształtów, jakie się potem stosuje w anatomii postaci. Dłoń ma tutaj takie różne farby, tutaj prostokącik, tu kółeczko, tu taką łezkę. I tak w tych setkach ikon, które malowałam, za każdym razem powtarzam te same formy, malując twarz czy ręce. Tak samo fałdy na szacie. One mają określony kształt, który się powiela, powiela, powiela. Ikona składa się z zagłębienia, które nazywa się kowczeg, czyli arka, święte świętych i pola, które jest tako,
przestrzenią zewnętrzną. To co wewnątrz, to sakrum. To co na zewnątrz, no to już trochę bardziej w strefę profanum wchodzi, choć na ikonę, sama ikona jest świętym wizerunkiem. Ale to co najważniejsze znajduje się w kowczegu, czyli w tym zagłębieniu. Ikona ma być obrazem sakralnym. Nieważne, czy ta ikona została napisana na desce, czy ta ikona została, tak jak w czasach unickich, na płótnie namalowana, jej funkcję określało to, że ona jest dziełem sakralnym, czyli czymś, przed czym się modli, a nie tylko takim ładnym obrazkiem, który się wiesza na ścianie. Sokrowie szczeblach ich i żyźni, padatelu przyjdi i wisielisiawny, i oczyściony od siak jaskwierny. Ikona jest wspólnym dziedzictwem Kościoła i zanim Kościół został podzielony, ikony już istniały. Ikony istnieją prawdopodobnie od czasów apostolskich, tak mówią źródła pisane. Niestety ikonoklazmu nie przetrwało zbyt wiele ikon. Trochę tam w klasztorze świętej Katarzyny na Synaju, ale to są ikony z V wieku. Teologowie zbuntowali się przeciwko temu, powiedzieli, że nie można Boga przedstawiać na ikonie, bo to jest zakaz jeszcze starotestamentowy. W każdym razie zaczęto niszczyć ikony, prześladować ikonografów. I to tak trwało aż do VIII wieku. Wielu ikonografów wtedy zostało zabitych, wielu uciekło, zresztą do Europy. A potem sobór w bodajże 787 roku chyba zakończył to i pozwolił na kult ikony. Tego, co przedstawia, a nie kult ikony jako przedmiotu. Cześć oddajemy osobie przedstawionej na ikonie, a nie cześć oddajemy desce. Więc zanim Kościół się podzielił, ikony były. Więc jak najbardziej możemy się przed nimi modlić, a nawet wskazane by było, żeby człowiek miał swoją ikonę i modlił się przed nią. I sama bym się nie porwała na to, żeby stworzyć ikonę współczesnych świętych. Do tego jest właśnie potrzebny teolog. Żeby ten artysta, który niekoniecznie zawsze jest sam teologiem, sam nie wymyślał, tylko żeby to było przemyślane, i teologicznie poprawne. Na przykład, kiedy tworzyłam ikonę Unitów Podlaskich, to malowałam ją właśnie przy współpracy z księżmi. Bardzo wyjątkowe, kiedy ikonograf może być autorem nowej ikony, zwłaszcza nowej ikony, która znajdzie się w miejscu kultu jakichś świętych. I mi się zdarzyło, z czego się bardzo cieszę, że jestem autorem ikony Unitów Podlaskich, która jest w martyrium Unitów Podlaskich w Pratulinie. Wykorzystałam wcześniejsze swoje przedstawienie ikony męczeństwa Unitów Podlaskich, które kiedyś wcześniej opracowywałam na ścianie zresztą w Kostomłotach. Były opracowane na podstawie litanii do Unitów Podlaskich. Z księdzem biskupem zebraliśmy to w jedno i tak powstała ta ikona Unitów Podlaskich, która jest teraz znana w Pratulinie. Ostatnim etapem pracy nad ikoną jest olifienie. Olifienie, czyli polewanie ikony olejem lnianym, najczęściej sekatywowanym, chociaż kiedyś nie używano sekatywy, czyli przyspieszacza wysychania. W tej chwili używa się oleju z przyspieszaczem wysychania. I ten olej sobie przesiąga przez wszystkie warstwy, jednocześnie je scala, łączy i wzmacnia całą ikonę. Po kilku godzinach ten olej gęstnieje i nadmiar zbiera się z niego najczęściej ściereczką celulozową. Po pierwsze trzeba wierzyć, żeby w ogóle się wdawać w takie pisanie ikony, bo inaczej byłoby to zajęcie bezsensowne. A po drugie trzeba to lubić, bo to jest strasznie mozolna i żmudna praca. Ale ja ją lubię. I sprawia mi przyjemność.